Nazywam się Elżbieta Kielak i pracuję w grupie Zagranica. Grupa Zagranica jest federacją, czyli taką organizacją parasolową dla organizacji pozarządowych, które zajmują się współpracą rozwojową, wspieraniem demokracji i edukacją globalną oraz pomocą humanitarną w Polsce. W tej chwili do grupy Zagranica należą 53 organizacje zajmujące się właśnie tymi trzema czterema. Czterema obszarami. I ja w, w grupie jestem odpowiedzialna za grupę roboczą do spraw edukacji globalnej i współpracuję ze wszystkimi organizacjami polskimi. Które w swoich działaniach promują, prowadzą warsztaty, ogólnie rzecz ujmując, prowadzą edukację globalną. Sama zawodowo oprócz grupy Zagranica pracuję w, na takim połączeniu czy łącząc trzy perspektywy edukacyjne. Edukację międzykulturową, z której, z której wyszłam tak naprawdę, bo z wykształceniem jestem psycholożką międzykulturową, edukację globalną, którą mam w grupie Zagranica i w organizacjach należących do grupy zagranica i edukację antydyskryminacyjną. Jestem też członkinią Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. To, o czym dzisiaj chcemy, ch chciałabym powiedzieć, to jest taka inicjatywa ogólnoeuropejska, a nawet już pozaeuropejska w tej chwili, czyli Tydzień Edukacji Globalnej. Coś, co ma promować wśród młodszych, starszych, bardzo młodych, bardziej starszych osób tematykę związaną z edukacją globalną. No i właśnie dlaczego Grupa Zagranica i dlaczego Tydzień Edukacji Globalnej? Dlatego, że Grupa Zagranica jest w Polsce organizacją, która koordynuje działania związane z Tygodniem Edukacji Globalnej. I to my przekazujemy do wszelkich instytucji zainteresowanych tematyką i tygodniem informacje, które przychodzą do nas z Centrum Północ-Południe, które z kolei jest takim koordynatorem, organizacją koordynującą tę inicjatywę we wszystkich, we wszystkich krajach, w których, się, w których się odbywa. Także to, o czym dzisiaj będę mówiła, to właśnie Tydzień Edukacji Globalnej i jak on się odbywa w Polsce. I co można realizować i też może troszkę dobrych praktyk. Ale też, no ale też o samym tygodniu, bo, no bo to, to jest też bardzo ciekawe, ciekawe przedsięwzięcie, które się dzieje już od wielu lat i w Polsce też od wielu lat. W 2020 roku będziemy realizować już tydzień edukacji globalnej po raz 22 w Europie. No i to, co robimy, to uświadamiamy młodych ludzi a nie tylko młodych tak naprawdę, bo starszych też, o znaczeniu współzależności globalnych i pokazujemy czy uczymy podejmowania działań na rzecz mierzenia się z globalnymi różnymi wyzwaniami, na przykład takimi jak migracje, kryzys klimatyczny, który bardzo w tej chwili nas dotyka też w Polsce i to nie jest tak, że ten kryzys przyjdzie, on już jest. No i Tydzień Edukacji Globalnej ma być takim, takim działaniem, taką akcją uświadamiającą, Właśnie na, właśnie na te tematy. Od 2015 roku, kiedy została uchwalona przez państwa należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych Agenda Celów Zrównoważonego Rozwoju, Tydzień Edukacji Globalnej też bardzo skupia się na promowaniu celów i po jakby uczeniu podejmowania działań na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Dlatego, że to, to nie ONZ czy nie rządy, albo przynajmniej nie tylko, jakby muszą coś zrobić, żeby te cele zrealizować i my jesteśmy wszyscy i wszystkie za to odpowiedzialni. No i tak cele, cele jako bardzo ważna w tej chwili podstawa dla tygodnia edukacji globalnej, ale tak naprawdę to do czego się odnosimy w edukacji globalnej to jest cel czwarty, czyli dobra jakość edukacji i każdy z celów pewnie niektórzy wiedzą, niektórzy jeszcze nie wiedzą. To jest kilka kilkanaście zadań i w celu czwartym mamy takie zadanie siódme i teraz pozwolę sobie przeczytać, które brzmi w ten sposób: do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przy swoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia. Praw Człowieka, równości płci, promowania kultury i pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój. Czyli tak naprawdę, cel 4.7 jest, czy to zadanie w ramach celu czwartego, jest tym, co robimy w ramach edukacji globalnej. Eee, Tydzień edukacji globalnej, tak jak powiedziałam, to jest inista, e, inicjatywa międzynarodowa e, koordynowana przez e, Centrum Północ Południe Rady Europy. E, tak zwane headquarters e, tygodnia znajduje się w Lizbonie. W, no właśnie w, w, biurach, w biurach Rady Europy i nie jest już to inicjatywa tylko i wyłącznie europejska, ale też pozaeuropejska, bo w tygodniu od jakiegoś czasu, kilku lat bierze też udział Maroko. Centrum, Centrum Północ-Południe Rady Europy w ogóle współpracuje z państwami Basenu Morza Śródziemnego, Maroko, Tunezja, Algeria też, i Maroko właśnie włączyło się parę lat temu już też do obchodów tygodnia edukacji, tygodnia edukacji globalnej. My w Polsce próbowałam teraz policzyć, przygotowując się do tej prezentacji od kiedy, od kiedy w Polsce realizujemy Tydzień edukacji globalnej i muszę się przyznać, że niestety w żadnych annałach nie zostało to zapisane, od kiedy, od kiedy ta inicjatywa w Polsce ale jest to już na pewno ponad, ponad 10 lat. I w ramach realizowania działań promowania w ogóle Tygodnia Edukacji Globalnej, bo zadaniem Grupy Zagranica, czyli koordynatora krajowego tych działań jest promowanie i zachęcanie szkół, przedszkoli, instytucji kultury, bibliotek na przykład, kół naukowych, uczelni. Do tego, żeby podejmowały działania różne, wybrane przez siebie, wymyślone przez siebie, na rzecz, na rzecz pokazywania, tłumaczenia współzależności globalnej i zachęcania, zachęcania wszystkich uczestniczek uczestników do podejmowania działań. W 2019 roku tematem tygodnia edukacji globalnej był kryzys klimatyczny. Zaraz jeszcze powiem w ogóle o, o tym, no właśnie, jak to co roku jest organizowane i przygotowaliśmy w grupie taką animację we współpracy z Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym na temat kryzysu klimatycznego i taką animację której celem jest zachęcanie do podejmowania działań, do podejmowania akcji. I tę, anima tę, animację, tę animację można obejrzeć na naszych stronach i też w ramach tego wydarzenia będzie pokazana. Wracając do samego tygodnia, zasada jest taka, że co roku Tydzień Edukacji Globalnej ma inny temat, czy inny motyw przewodni, tematyczny motyw przewodni. I tymi, w związku z tym też mamy różne wizualizacje, różne plakaty. Natomiast myślę, że ciekawe jest prześledzenie, jakimi, jakimi tematami zajmowaliśmy się w ubiegłych latach. No, i na przykład w 2013 roku wybieraliśmy zrównoważony styl życia. E, w czternastym e, bezpieczeństwo żywnościowe to był, to był taki tydzień edukacji globalnej, gdzie, gdzie rozmawialiśmy o, no właśnie, o bezpieczeństwie żywnościowym, czyli o przeciwdziałaniu e, głodowi. E, dalej, w piętnastym e, tematem przewodnim była równość od słów do czynów. W szesnastym zajmowaliśmy się pokojem i takie mieliśmy hasło Razem dla Pokoju, hashtag Razem dla Pokoju. Dalej, w siedemnastym, przyszłość świata zależy od nas. To było takie hasło, gdzie bardzo nam zależało, żeby pokazywać młodym ludziom, że mają wpływ na to, co dzieje się, co dzieje się na świecie. Mm, I w dalej na, też zajmowaliśmy się w kolejnym roku y, wyzwaniami zmieniającego się świata i mieliśmy takie hasło Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata. Y, I tutaj bardzo y, to był taki rok, kiedy promowaliśmy wszystkie cele zrównoważonego rozwoju. No i w ostatnim, ostatni rok 2019, tak jak już powiedziałam przed chwilą, kryzys klimatyczny. E, mieliśmy takie hasło Pobudka, to ostatni dzwonek dla klimatu. E, warto też wspomnieć, że ten, że właśnie to ostatnie, ostat, hasło z ostatniego roku, z 2019 roku zostało wymyślone przez organizacje pozarządowe, skupione w grupie Zagranica i przesłane do Centrum Północ-Południe. E, no i zostało wybrane jako hasło dla całego dla całej inicjatywy, międzynarodowej inicjatywy, bo zawsze jest tak, że koordynatorzy krajowi spotykają się raz w roku, debatują o bardzo różnych rzeczach, ale jednym z głównych tematów jest debatowanie na temat, no właśnie, hasła Tygodnia Edukacji Globalnej na rok kolejny. No i tutaj mamy taki właśnie mały, mały sukces, że ten temat kryzysu klimatycznego udało nam się, udało nam się przeforsować i, i był on obowiązujący dla, dla wszystkich. Dla wszystkich. Biorących udział w tygodniu organizacji w Europie i w Maroku. Rok bieżący, 2020. W tej chwili mamy hasło jeszcze tylko po angielsku, nie zostało jeszcze przetłumaczone. Albo może tak, można tak powiedzieć zinterpretowane na polski, bo hasła z angielskiego najczęściej nie tłumaczymy dosłownie, tylko powiedzmy interpretujemy mm, zgodnie z naszymi, z naszymi tutaj potrzebami w Polsce. Po angielsku będzie brzmiało tak: It's our world, let's take action. Czyli znowu wracamy do działania, podejmowania akcji, pokazywania, że każdy może mieć wpływ. Trzeba tylko znaleźć sposób na to, w jaki, w jak, jak działać. I jest już też gotowy plakat. W tym roku będzie tak, że, będziemy, że będzie jeden plakat dla wszystkich, dla wszystkich krajów uczestniczących w tygodniu. W ubiegłym roku było tak, że mieliśmy w Polsce specjalny plakat, zresztą w 2018 roku również mieliśmy swój plakat. W tym roku Centrum Północ-Południe przygotowało całą grafikę. Jeszcze trwają ostatnie. Ostatnie poprawki. Ten plakat, który, który tutaj pokazuję w prezentacji, ulegnie jeszcze drobnym, drobnym zmianom i drobnym tak zwanym dostosowaniom kulturowym, ale mniej więcej będzie, będzie wyglądał w, w ten sposób. No i teraz tak, gdzie można dowiedzieć się o Tygodniu Edukacji Globalnej w Polsce? Zapraszamy na stronę internetową www.teg.edu.pl. Tam publikujemy wszystkie najnowsze informacje dotyczące Tygodnia Edukacji Globalnej i dzieje się to zazwyczaj od późnego lata, bo nie powiedziałam najważniejszego, że Tydzień Edukacji Globalnej ma stały termin, trzeci tydzień listopada. W każdym roku, w trzecim tygodniu listopada, zapraszamy wszystkie zainteresowane instytucje publiczne, pozarządowe, niepubliczne, do włączenia się w działanie. A wszystkich informacji o, o wszystkim y, można przeczytać na stronie internetowej, y, ale też zapraszamy do tego, y, bo wchodzenie na stronę może nie zawsze jest wygodne, nie zawsze pamiętamy o tym, żeby gdzieś w odpowiednim momencie na jakąś stronę internetową wejść. Zapraszamy w związku z tym do newslettera, przygotowujemy przed każdym tygodniem 3-4 edycje newslettera dla nauczycieli, nauczycielek, edukatorów, edukatorek, w których Piszemy o tygodniu, piszemy o danym temacie tygodniu edukacji globalnej, wyjaśniamy, dlaczego, dlaczego został wybrany ten temat i proponujemy materiały, z których można które można wykorzystać w pracy z dziećmi w różnym wieku, młodzieżą, czasami też, czasami też dorosłymi, więc gorąco zachęcamy do tego, żeby zapisać się, zapisać się do tego newslettera. Na głównej na stronie tygodnia edukacji globalnej po lewej stronie jest takie okienko bądźmy w kontakcie subskrypcja newslettera gorąco do tego zapraszamy no i mamy jeszcze chciałabym pokazać kilka zdjęć z działań które się odbyły w roku ubiegłym Mamy zdjęcia ze szkoły podstawowej nr 43 w Stoku i, i to, co tam się działo. Mamy zdjęcie z takiej manifestacji, która została zorganizowana przez uczniów i uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie. Też bardzo ciekawa inicjatywa. Z kolei Fundacja Smakuj Życie organizowała zajęcia dla najmłodszych, dla najmłodszych dzieci. Tutaj też zachęcamy do, do popatrzenia na to, co, co robili. W prezentacji są też linki, można, można wejść na te strony i zobaczyć. Biblioteka w Wiżajnach to jest taka instytucja, która od lat bierze udział w, w tygodniu edukacji globalnej, co roku przygotowuje niesamowite wydarzenia. Zapraszam Mnóstwo osób i bardzo dużo ciekawych, ciekawych rzeczy się w tej bibliotece dzieje, więc gorąco zachęcam do, do sprawdzania ich strony na Facebooku, bo można się bardzo dużo dowiedzieć też o dobrych praktykach, po prostu Tygodnia Edukacji Globalnej, które, które biblioteka ma niesamowicie wypracowane. W piekarach śląskich, w szkołach i w miejskich bibliotekach z kolei odbyła się akcja czytelnicza, więc też blisko tematu bibliotecznego, bo tydzień edukacji globalnej to nie są tylko szkoły i przedszkola, ale na przykład też biblioteki. Bardzo dobrze i bardzo dobrze, bardzo ciekawe działania, działania przygotowują. No i tydzień edukacji globalnej organizują też organizacje pozarządowe. Znaczy, jakby w ramach swoich działań przygotowują też różne propozycje dla szkół, nauczycieli, nauczycielek, młodych ludzi. I tu na przykład Stowarzyszenie Jeden Świat z Poznania przygotowywało swoje działania, Polska Akcja Humanitarna też przygotowywała swoje działania. Więc to jest taki tylko wycinek tego, co co dzieje się, co dzieje się w ramach, w ramach tygodnia. No i chciał, chciałam jeszcze podzielić się takimi dwoma. Przykładami, czy może dobrymi praktykami, e, e, też już wieloletnimi, które w ramach tygodnia się odbywają. E, w Katowicach gra miejska Fair Train e, dla młodych ludzi. Wydarzenie, które no właśnie co roku, od już kilku dobrych lat odbywa się w Katowicach, jest już znaną inicjatywą i, i warto, warto się przyjrzeć, co, co w ramach tej gry się dzieje. Co roku troszkę coś innego. E, a z kolei Centrum Edukacji Obywatelskiej, czyli też jedna z organizacji członkowskich grupy Zagranica prowadzi taką stronę internetową edukacja globalna w CEO. I tam przy, przygotowując nauczycieli współpracujących do tygodnia edukacji globalnej, też zawsze proponuje różne materiały, działania, pomysły, artykuły, więc też warto na tę stronę na stronę CEO zaglądać. No, i to jest tyle, jeśli chodzi o tydzień i o, ten, o inicjatywę. Myślę, że warto się zainteresować, szczególnie dla osób, które zaczynają swoją przygodę z Edukacją Globalną. Może to być taki dobry moment na pierwszy mały projekt z, z dziećmi czy z młodzieżą. Dziękuję bardzo.